spotkamy się na drugim międzyprzedszkolnym biegu Przebierańców 2023. Myślę, że zabawa będzie. To jest w zasadzie najważniejsze i nasze dzieci nas tutaj zmotywowały, żebyśmy tutaj się wyprzebierali, żebyśmy pięknie wyglądali w ten świąteczny czas i żebyśmy wygrali jako grupa. Ho, 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 witam Państwa. Miałam w przedszkolu Dzień Myszki Miki, więc jeszcze skorzystałam z tego, a syn jest piłkarzem, chodzi na piłkę, więc jego idol Lewandowski. Tak, po prostu z głowy. Taki spontaniczny pomysł dla dzieciaczków wszystko, żeby poczuły klimat świąt. Troszkę mi dzieci podpowiedziały, żeby tę zieloną wojneczką. Taki świąteczny, każde dziecko inaczej, każde świąteczne i najważniejsze, żeby się dobrze bawić i dobrze czuć, bo w czasie biegu musi być też nam wygodnie, prawda? Tradycyjnie, póki będzie bieg organizowany Mikołajkowi, to co będziemy brać na udział. Kibicujemy, ale też mamy dzieci, które też biorą udział w tym biegu, także... Super, super zabawa i myślę, że dzieci będą szczęśliwe. Takie fajne przygotowanie do świąt. Tak w ostatniej chwili po prostu wyszło. Jesteśmy zaprzęgiem świętego Mikołaja. Mamy Mikołaja, Mikołajową. Ja jestem siostrą Mikołaja. Tu są nasze prezenty, elf i z przodu renifer. Cały zaprzęg. Tutaj na tym biegu to święto rodziny, bo przedszkolaki, ale były i babcie, które biegły z nimi. Wspaniała atmosfera, wspaniała zabawa świąteczna. Już wszyscy jesteśmy poprzebierani, bawimy się. Dębica dzisiaj się bawi. Obiecuję, że taka impreza będzie powtórzona już niebawem. Widzę, że dzieci mają frajdę i to jest w ogóle super event i taka atrakcja dla nich. Atmosfera z roku na rok jest coraz bardziej gorąca. No i cóż ja mogę powiedzieć? Dzieci zawsze stają na wysokości zadania. Panie radny, a gdzie przebrania? Zapomnieliśmy, ale teraz musimy biec. Możemy porozmawiać później. Wnuki biegną, a najmłodsza jeszcze się przygląda, jak i dziadzio. Jak co roku bawimy się, fantastyczna pogoda, pomimo, że nie ma śniegu, ale dopisało cudownie nasze towarzystwo, rodzice i dzieci, które są fantastycznie przebrane. Najpiękniejszy bieg tego roku, bieg przebierańców, przedszkolaków, dzieci szkolnych i dorosłych. Jest bardzo kolorowo, jest bardzo wesoło, super! Zmęczyłam cię! Tempo biegu było bardzo mocne. Najlepsi nie dali mi szans. To jest fajna zabawa dla dzieciaków, rekreacja. Rób to zdrowie. I też kolorowo i świątecznie. Bardzo fajnie, bardzo fajna inicjatywa, bardzo jest wesoło, świątecznie. Biegnie po raz drugi, bardzo fajnie. Kolega, jak ma na imię? Chcieliśmy przede wszystkim wesprzeć nasze przedszkole, do którego chodzą wszystkie nasze pociechy, przedszkole numer 2. No i po prostu no, idea piękna, święta, rodzinnie. W naszym mieście coś się dzieje. Też trzeba zaznaczyć, także super. Szybko, świetnie, fantastycznie. Bardzo nam się podobało, Zarek też weźmiemy udział. Fajnie! Podobało mi się. Bombki i łańcuchy dzieciaki przybiorą papierowe. Tutaj widzi pan, przygotowane już nawet są, bo w przedszkolu robi. Thank you.
prawie wykorzystałam. A uważam, że świetny pomysł. Bardzo przyjemnie, że tak właśnie na luzie, bez pomiaru czasu, taki tak zwany bieg bez spiny, jak to mówią. Także, no, a kostiumów mam dużo, bo ja jestem w ogóle morsem z Rzeszowa i my bez przerwy jakieś przebierane imprezy mamy, także miałam w czym wybierać. Ale jak tradycja tutaj nasza polska mówi, no to Kevina w święta trzeba oglądać, także myślę, że się wpasowujemy i wzrostem, i wyglądem, także... Przebranie prosto z Pragi. Stylizowałyśmy się we trzy, chodząc i stylówkę sobie taką... szukając po sklepach, także od razu był trening. My jesteśmy super bohaterki, najlepsze na świecie, atomówki. Ja dzisiaj Top Gun. Tak jakoś od tygodnia zawitam w głowie. Na czasie. Inne mi się już wyczerpały i zostałam aniołem. Oczywiście coś tam w domu było w szafie i tak to mnie zainspirowało. Ktoś powiedział, że pszczółka Maja, więc no dowolność jest, także no bawmy się, cieszmy się, radujmy. To jest już tradycja, mi się zawsze biega, będę biegać przybierajcy od paru lat, także nie mogło zabraknąć. Lubię biegać, trochę zabawy, także sama przyjemność. Jak ja to co roku, jak tylko są tak, tego typu imprezy, lubię przyjeżdżać niedaleko, znajomi, spotkać się, troszkę poświętować. Przed świętami. No nie, no niestety, ukradli mi dół. Tylko góra została. Motylem byłam, tylko utyłam. My dzisiaj jesteśmy na zabezpieczeniu, pomagamy miastu i policji w zabezpieczeniu tego biegu. Bardzo się cieszymy, że się w mieście Dębica coś dzieje pozytywnego. Zasługujecie wszyscy tutaj, drodzy Państwo, na to, by Mikołaj, mimo że nie ma śniegu, ale dotarł. Wspaniałe dzieci, a przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo dobrzy ludzie. Pozdrawiam wszystkich oczywiście. Korzystając z okazji, życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Ho, ho, ho.